pamiętajcie, kochani, chciałabym dla Was rewelacyjne ciasto biszkoptowe z masą, z kawałkami jabłek oraz z warstwą zawierającą w sobie nutellę. Także zapraszam do obejrzenia całego przepisu. Na początek 4 jajka ubijamy z 1/2 szklanki cukru oraz szczyptą soli. Cały przepis znajdziecie w opisie filmu. Ubijamy do momentu, aż jajka podwoją swoją objętość. Do miski dodajemy 1/2 szklanki przesianej mąki pszennej. Następnie dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy. Dodajemy do ubitych jajek i dokładnie mieszamy. Wylewamy na blaszkę o wymiarach 25 na 20 cm lub podobnych i rozsmarowujemy. Nasze ciasto pieczemy około 15-20 minut w temperaturze 180 stopni. Przygotowanie jabłek. 1,5 kg jabłek obieramy, ścieramy na tarce jarzynówce, jabłka przykładamy do garka, wstawiamy na mały ogień i gotujemy do momentu, aż jabłka zmiękną. Do gorących jabłek dodajemy 2 galaretki agrestowe, mieszamy i odstawiamy do lekkiego stężenia. Lekko stężałe jabłka wykładamy na wystudzone ciasto i rozsmarowujemy. Następnie układamy podłużne biszkopty, delikatnie dociskamy i odstawiamy do lekkiego stężenia. Przygotowanie masy czekoladowej. Do garka wlewamy 500 ml mleka, wstawiamy na mały ogień i podgrzewamy. Do miski wlewamy 200 ml mleka. Następnie dodajemy 2 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Dokładnie mieszamy. Budynie dodajemy do ciepłego mleka w garku, wstawiamy na mały ogień i mieszamy do momentu, aż zgęstnieje. Po zgęstnieniu wyłączamy gaz i odstawiamy do wystudzenia. Ucieramy 200 g miękkiego masła. Stopniowo dodajemy wystudzony budyń, cały czas miksując. Dodajemy 3 łyżki nutelli i miksujemy tylko chwilę do połączenia się. Masę wykładamy na biszkopty, rozsmarowujemy i odstawiamy do stężenia. Następny krok to przygotowanie masy śmietankowej. Do 100 ml gorącej wody dodajemy 4 łyżeczki żelatyny, dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Do miski wlewamy 500 ml zimnej śmietany kremówki 30% lub 36%. Dodajemy 4 łyżeczki cukru. Dodajemy 250 g serka mascarpone. Całość dokładnie ubijamy. Dodajemy wystudzoną żelatynę i miksujemy tylko chwilę do połączenia się. Wykładamy na masę z nutellą i rozsmarowujemy. Posypujemy dowolną ilością startej gorzkiej czekolady. Wstawiamy do lodówki. I tym oto sposobem mamy gotowe przepyszne ciasto. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.